Dzień dobry. We wtorek 21 marca 2023 roku, Boże Słowo, które ma nas dzisiaj prowadzić, brzmi bardzo apetycznie. W rozdziale 5, 8 Piątej Księgi Mojżeszowej, w wierszu trzecim czytamy słowa, które e, pozwolę sobie przeczytać z całym wierszem. Nie tylko te wybrane. Uczył cię pokory, i dawał ci odczuć głód, ale też karmił cię manną, której nie znałeś, i nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz człowiek żyje tym wszystkim, co wychodzi z ust Pana. A drugi fragment to słowa Piotra, wypowiedziane do Jezusa, odpowiedział mu: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego dwa fragmenty, które mówią wydawałoby się o jedzeniu. Wydawałoby się, jeśli skojarzymy historię kuszenia Jezusa, to te słowa z piątej księgi Mojżeszowej są tam przytoczone, ale tylko w tym małym okrojonym fragmencie, które mówił o tym właśnie, że człowiek nie żyje tylko tym co je, ale żyje też Bożym słowem. Cały kontekst Odwołuje się do pewnej drogi, którą Izraelici przeżyli, którą doświadczyli. O tej szczególnej drodze, którą byli zdani tylko i wyłącznie na Boże działanie. Nie zawsze im się to podobało. Czasem mieli już tego dość. Czytamy, zbrzyd nam już ten nędzny pokarm. Bo byli całkowicie uzależnieni od tego, czy Bóg spełni swoją obietnicę, czy im da jeść każdego następnego dnia? Byli całkowicie zdani na to, że ten, któremu zaufali, będzie ich prowadził, bo znajdowali się na pustyni bez żadnego prowiantu, bez niczego, co mogli sobie gdzieś tam schować, zmagazynować, bez żadnego maka ani innej stacji, gdzie mogliby w razie czego coś kupić. To samo mówi Piotr. Na pytanie Jezusa, czy, wy, czy i wy chcecie odejść? Czy i wy chcecie znaleźć sobie lepsze zajęcie, znaleźć sobie coś, gdzie moglibyście się sprawdzić, gdzie moglibyście zrobić coś sami? Piotr mówi: Gdzie? To ty masz słowa żywota i chciałbym ci dzisiaj życzyć, żebyś tego słowa życia doświadczał. Chciałbym ci życzyć, żebyś się. Rozsmakował w Bożych obietnicach, które ma dla Ciebie dzisiaj przygotowane. Chciałbym Ci życzyć, żebyś mógł zaufać. Wszystkiego dobrego. Dobrego wtorku. Zostań z Bogiem.